Kokinno Horio było znane z tego, że w latach 60. użyczyło swoich plenerów ekipie kręcącej film Greg Zorba. Sześćdziesiąt lat później trudno wśród współczesnej architektury odnaleźć ślady starych zabudowań, ale spróbuję. Oto kilka upolowanych obiektów wśród morza nowomody. Kolejny obiekt do upolowania wskazała nam pani ekspedientka z minimarketu, ale o tym wkrótce. Czy taka oldschoolowa knajpa mogłaby teraz wygrać ze współczesną kafejką? Miejsce linczu też zmieniło wizaż, a okolica pomimo grozy wydarzeń zapełniła się jednorodzinną zabudową. I pięknych kobiet już się nie linczuje. A Kościół? Kościół tkwi niewzruszenie, współpracuje z pobliską knajpą, czuwa nad okolicą i nadal ma swoich zwolenników. Pozdrowienia z góry. Oferta z minimarketu Vojenos w Cocohorino to monaster świętego Jerzego, znany z netu z wielu łuków przypominających szkielet wieloryba. Pomiędzy Vamos i Vrysses znajduje się klasztor, który od XVI wieku nabierał kształtów, wypełniał się sakraliami i relikwiami. W okolicy wyrosły gaje oliwne i cytrusy. Aż nadszedł rok 1829. Mnisi otrzymali dokument pozwalający na uprawę i tłoczenie oliwek. Odpowiedni mikroklimat, obfitość zbiorów gwarantowałyby 25 tysięcy baryłek oliwy rocznie. Tylko jak ją wycisnąć? Z pomocą przyszedł postęp techniczny i voilà, wybudowano młyn, w którym kamienne kręgi wyciskały ostatnie krople oliwy z oliwek. Miejsce polubiły koty, co niezbyt ucieszyło alergików. Nad całością czuwał i czuwa Bóg. Dlatego miejsce od 1720 roku patronem objął słynny monastyr Agia Triada Kołochani. Klasztor Agios Gorgios daje przedsmak tego, co wkrótce zobaczycie w makroskali. Po południu, w dniu Zorby, lądujemy na plaży Stavros. Miejsce czerpie zyski z Genius Loci, to znaczy tańca, jak i z tytułu porażki wykonali bohaterowie filmu Greg Zorba na tej plaży. Przebywając tu poza opalaniem i kąpielą w morzu lub zatoce, hit z filmu może na trwałe zagościć w waszej głowie.